Dożynki mają w Polsce bogatą tradycję. To czas spotkań, podziękowań i wspólnej zabawy rolników z poszczególnych miejscowości i gmin. Święto plonów trwale zakorzeniło się również w tradycji gminy Nowe Miasto Lubawskie. Te dożynki współczesne organizowane są już od 1975 roku, więc zbliża się niebawem 50. rocznica tych dożynek. Tak, to jest głęboka tradycja, która już jest mocno zakorzeniona w społeczeństwie tej gminy. To zaangażowanie ludzi, społeczności, miejscowości, która jest gospodarzem dożynek, jest bardzo duże. Tak też było i w tym roku. W Jamielniku nie zabrakło kolorowych dekoracji, barwnych wieńców i doskonałych domowych potraw autorstwa kół gospodyń wiejskich. To jest taki trochę zaszczyt dla nas, że jesteśmy gospodarzami, ale też trzeba stanąć wtedy na wysokości zadania. Mamy kurczaka w powidłach śliwkowych, mamy polędwiczkę wieprzową w sosie kurkowym, mamy swojską pajdę, oczywiście to jest swojski chleb ze swojskim smalcem. Czerninę z kluskami, z chlebek ze smalcem i ogórek kiszony, zapiekanki swojskie, kiełbaska z cebulką i frytki. Nie zabrakło również dożynkowych tradycji, takich jak przekazanie chleba przez starostów dożynek. Bardzo duże wyróżnienie. Nie spodziewaliśmy się, że akurat my możemy zostać starostami. Prowadzimy gospodarstwo zajmujące się produkcją roślinną, głównie pszenica, rzepak, no i plantacje nasienne. Najlepsi rolnicy z gminy Nowe Miasto Lubawskie otrzymali również wyróżnienia. Jeżeli chodzi o rolnictwo w Warmii i Mazur, ono jest bardzo wyróżniające, bo to są duże gospodarstwa. Oczywiście są gospodarstwa mniejsze, rodzinne, ekologiczne, ale gro to jest produkcji towarowej. Co jest bardzo ważne, wysoki bardzo poziom i agrotechniki, i technologii hodowlanej. Naprawdę tutaj może Europa się od nas uczyć. Przede wszystkim jednak dożynki były okazją do wspólnej zabawy i wyrażenia wdzięczności za ciężką pracę rolników. Dożynki są naprawdę wspaniałym świętem wsi. Nie tylko rolników, ale również dla nas, tych, którzy korzystają z pracy rolnika. Cieszymy się wszędzie, że zakończy się kolejny rok. Życzę im lepszego kolejnego roku gospodarczego. Życzę im dużo zdrowia i wytrwałości. Bez rolnictwa przecież nie ma życia, nie ma naszej przyszłości. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przyszedł czas na koncerty i zabawę taneczną. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv